Nie tracimy czasu, wracamy na ring, a przed nami wspaniałe starcie. I to jakie? Edge czekający już w ringu na swojego przeciwnika, którym będzie nikt inny jak żmija Randy Orton. Oj, oj, to się zapowiada walka. Ale ciekawe, czemu tak długo Orton każe na siebie czekać? Muzyka zawsze go wyprzedza, potem jego wejście. Randy Orton jak zwykle opanowany, skupiony na swoim przeciwniku i to, co czeka go już za chwilę. No, trzeba przyznać jedno, że naprawdę może się zakotłować, zważywszy, że oni znają się doskonale. Wracamy na ring, w którym dwaj dawni sprzymierzeńcy, obecni zacięci rywale, wrogowie, i kolejny klofzdań szykował się, ale teraz błyskawiczny power slam od Randy'ego Ortona. I co tym razem? Czy już szykuje się na RKO tak szybko? No, po tak udanej akcji, a widać, że już trochę chłopcy popracowali, bo cali spoceni. A teraz jeszcze jakby mieć pewność, że będzie korzystny, czyżby znowu chciał wciągnąć przez liny. Oj, oj, tak to mi wygląda. I skąd my to znamy? Nóżki zostaną. Tak jest, publiczność jakby już czeka na to. Ale nie, błyskawicznie teraz kontruje Edge, kopnięcie. Opa! I wspaniałe DDT od Rated R Superstara, można powiedzieć, Execution. Jest już przypięcie i co z tego wyniknie? Ach, niewiele brakowało. A już chciałem powiedzieć, że miał wykonać to Randy Orton, a zakończył właśnie Edge i niewiele brakowało. Obaj widać, że już potwornie zmęczeni, ale chyba w lepszej kondycji jest Edge. Ale nie powinien zwlekać. Żmija jest chytry. On czasami symuluje po to, żeby potem momentalnie skontrować. A Edge już czeka na swój kończący element. Ale czy mu to się uda? I spear? Nie, jest kontra. Randy Orton zatrzymuje w miejscu Edge'a i teraz doskakuje do niego. I to jest to, co znamy doskonale. Już Żmija szykuje się do ataku. Może za chwileczkę być RKO. Nieudany spear, ale teraz odpowiedź od Randy'ego, nic z tego. Jednak Edge gotowy do ataku. Opsa. I spear, nic z tego również. Przypięcie, Schoolboy. Ach, niewiele brakowało. Ale teraz się sytuacja zmieniała. To raz jeden, to raz drugi. Każdy koronę. Uj, ale backbreaker. Ale niebezpiecznie się zaciągnął za głowę. To naprawdę musiało boleć. Ale teraz, ach, już się szykuje. Jak taki goryla, ale oj, kto tam? Wow, 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 Chris Jericho, czyżby jakieś wzmocnienie materskie? Cel w tym, że pojawił się? Chyba taki. Rozproszył Randy'ego Ortona. Edge zaatakował od tyłu, sędzia dolicza do trzech i znamy już zwycięzcę. Jest nim Rated R Superstar Edge, ale pytanie, co tu robi Chris Jericho? Czyżby, nagle przypływ? Nic z tego również! Codebreaker od Chrisa Jericho. I Edge znokautowany, ale i Chris Jericho otrzymuje RKO. I mamy już zamknięty trójkąt, ale ktoś jeszcze znalazł, Evan Bourne, ale kopnięcie z obrotu na zmęczonym Randy Ortonie, nie było to trudne. Czyżby? To jest zemsta, to jest zemsta. Evan Bourne szykuje się do Airborne na Randy Ortonie za to, co stało się tydzień temu. Opa. I kontra od Randy Ortona, niespodziewane, jak błyskawicznie zareagował. Ale chytrze to wymyślił, ale Żmija to wymyśliła, proszę zobaczyć. Wydawał się już nieprzytomny, była tylko formalność dla publiczności, piękny lot. A potem kontra i teraz to mordercze spojrzenie. Niesamowita akcja ze strony Randy'ego Ortona. Rzućmy jeszcze raz na to okiem. Evan Bourne gotowy do lotu i RKO, kiedy ten już jest praktycznie na nim. Powietrze, w zwolnionym tempie. Momentalnie. Złapał za głowę i dociągnął. Aj. No to było mistrzowskie wykonanie. Naprawdę. Evan Bourne po czymś takim szybko się nie podniesie. Tymczasem Randy Orton udowodnił, na co go stać. No tak, jest to sygnał przed Money in the Bank.